Witajcie. Znowu spotykamy się nad Ewangelią Mateusza. Dzisiaj był trochę spokojniejszy dzień, jeśli chodzi o programy, ale mam nadzieję, że równie ciekawy. Tu mam z waszych dopisków, które kiedy wspieracie nas finansowo, sprawę gitar. Za chwilę będę miał dane, także tu mi się wyświetlą, to wam powiem, ile na chwilę obecną jest osób, które chciały wesprzeć naszą telewizję, ale przeczytam wam kilka, tu dwie mam zachęty. Reportaże Czarka Mistrzostwo, kawery Radosława Kopcia Sztos. No, to tak poetycko. Z kolei to Paweł, a Małgorzata. Emocjonujący program IPP na żywo z dnia 30 sierpnia, czyli chodzi o wczorajszy program, gdzie no, umówiliśmy się na taką ostrą jazdę z dwoma posłami. No to tam możecie sobie zobaczyć, nie? Także dzięki. Rozumiem, że jeszcze nie mamy ostatecznego, znaczy na wieczór dzisiejszy jeszcze jest kilka godzin. Także już tam przelewami nie, ale innymi sposobami można jeszcze się dopisać do września, do tej akcji 1000 gitar, czyli 1000 osób, 1000 serc nas wspiera. Naprawdę jest nam bardzo miło, bo już no, na 13 wyglądało, że ten cel się zrealizuje, bo było 980, o ile dobrze pamiętam, na 12. Stąd no, jestem w miarę spokojny, no ale czekam na ten wynik. Rzeczywiście było ciężko, tak zdaje się, że w niedzielę dopiero tak no, ruszyliście, mówię o tych, co przyszli na końcu. Dzisiaj będziemy mówić o tych, co właśnie przyszli na początku i którzy przyszli na końcu, także taki fragment akurat jest przypowieść o robotnikach w winnicy, gdzie gospodarz najmuje najpierw o 9 rano, potem w południe, potem o 3 po południu, a potem najmuje już praktycznie godzinę przed zachodem słońca, bo mniej więcej na tym terenie to jest 6 rano, 18, nie? To ostatnich najmuje o 5 po południu. I ile płaci? A ja mam już tę dobrą nowinę. Tak, na chwilę obecną mamy 1020 gitar, a jeszcze pozostało parę godzin. Naprawdę cieszę się, że no, jest ewidentny wzrost, patrząc po ostatnich 2 miesiącach. Także coraz więcej z was widzi sens we wspieraniu tego, co robimy. Czy to z przyczyn politycznych, być może programy polityczne wam się podobają, czy te programy duchowe, które też przecież widzicie na naszej antenie, a niektórzy to lubią jedno i drugie. I to też nam się podoba. No nie powiem, że nie. Czy jakieś głosy mamy od was? Dorota, dziękuję za kolejny wieczór z wami. Wspieranie was jest najlepszą inwestycją i mam nadzieję, że nowy sprzęt będzie śmigał na całego i ekipa techniczna będzie mieć wielką radość. Tak, rzeczywiście. Między innymi z tych pieniędzy kupiliśmy nowy mikser. Poprzedni to prezent od Jacka z Calgary, od naszej kanadyjskiej Polonii. Rzeczywiście no to taki sprzęt bardzo dobrej jakości, ale jednak z poprzedniego wieku konstrukcja, manualny, a tu nasi technicy powiedzieli, że ten nowy mikser przenosi nas w XXI wiek. No mam nadzieję, że to nie jest maszyna do przenoszenia w czasie, tylko do jakichś tam słyszenia głosów lepiej. I mam nadzieję, że to nie będziemy słyszeć tych głosów, tak wiecie, za dużo. Nie? Mam nadzieję, że będziecie też widzieć, szczególnie podobno to przy nagrywaniu koncertów, no to już w ogóle jakieś mistrzostwo świata. Tu chińska zaraza no, troszeczkę nas wstrzymała w tym obszarze, ale coś już planujemy, jeśli chodzi o zmiany. Dziękuję za wspólne czytanie Słowa Bożego. Codziennie dziękuję Jezusowi za okazaną niesamowitą łaskę i przyłączam się do apelu pastora. Jeśli jeszcze nie zawołałeś do Jezusa, zrób to dziś. Nie ma nic prawdziwszego i piękniejszego. No niektórzy to tak myślą, no fajne to zbawienie, ale tu żyć trzeba, no fajne rzeczy, fajniuszkie są do zrobienia, to ja się tak nawrócę, jak już będę stary, niedołężny, zdziadziały. No tak właśnie dewoty i dewotki, nie? To w kościołach pełno takich. Całe życie to tam już nie powiem na jaką literę, a potem do obrazu, a obraz ani razu, nie? Jeśli to ma być szczere, to musisz się zachwycić Jezusem. Jeśli Jezus jest godny twojego zachwytu,
oddania mu swojego życia, no to chyba lepiej to zrobić jak najszybciej, a nie gdzieś tam, jak będziesz stary, ślepy, głuchy i nie wiadomo co jeszcze, nie? Stąd rzeczywiście to dziś jest czas na nawrócenie, na przyjęcie zbawienia, na rozpoczęcie życia wiecznego i tej wspaniałej, fantastycznej przygody obfitego życia z Jezusem Chrystusem. To dziś, a nie pojutrze. Dzięki za to przypomnienie. Kto by się chciał pomodlić? Proszę, Marcin. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj spotkać. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy przeżyć kolejny dzień razem. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam pismo, dałeś nam swoje słowo i teraz możemy żyć już w pełni objawienia. Dziękuję Ci za to, że mamy Twoje obietnice, przez co nie musimy się niczego bać i możemy żyć w spokoju. Dziękuję Ci za to wszystko, Panie. Amen. 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 Tak jak tytuł dzisiejszego odcinka, Jezus a sprawiedliwość społeczna. No dzisiaj sprawiedliwość społeczna jest dość często powtarzana. No to tak ci, którzy używają tego sformułowania, nie mówią o sprawiedliwości, nie? No bo tak już jak ma być sprawiedliwość społeczna, to dlaczego nie może być w ogóle sprawiedliwość jakaś normalna, nie? No a ta sprawiedliwość społeczna ma pewne mankamenty i nie zawsze ma dużo wspólnego ze sprawiedliwością, bo sprawiedliwość tak się definiuje, że to jest oddanie każdemu tego, co mu się należy. Nie? Każdemu tego, co mu się należy, każdemu to, na co zasłużył, każdemu, co wynika z jakiejś tam umowy i tak dalej, nie? A sprawiedliwość społeczna, no to już muszą być jacyś społecznicy. Najczęściej jest to jakaś socjalistyczna partia, tak jak na przykład jak Prawo i Sprawiedliwość. I oni lepiej wiedzą, co jest sprawiedliwe. Jakie z tego kłopoty, to wystarczy pójść do sklepu, zobaczyć jaka drożyzna i różne inne przyczyny skłaniają nas do wniosku, że lepiej, żeby była sprawiedliwość. Już bez tego epitetu społeczna. No i teraz zaczynamy czytać. Albowiem królestwo niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami, na jednego denara dziennie wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja co się należy, wam zapłacę. No i oni poszli. I znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do zarządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich, aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Mamy za sobą ten fragment z 20 rozdziału. Tu oczywiście jest kolejna zapowiedź głównej misji Jezusa, tego po co przyszedł, aby dać swoje życie na okup, czyli zapłacić zamiast nas, żeby nas wykupić z tego, co nam się należało, czyli wiecznego potępienia. I Jezus, zobaczcie, że mówi ze szczegółami, że stanie się to w Jerozolimie, to arcykapłani oraz uczeni w piśmie skażą go na śmierć, że sami tego nie zrobią, że wydadzą go poganom, czyli Rzymianom, na pośmiewisko, na ubiczowanie i na ukrzyżowanie. Jak później przeczytamy opis śmierci Jezusa, wszystko to się stało. No i na koniec, nie tak jak w katolickiej drodze krzyżowej, na koniec jest zmartwychwstanie. Na koniec jest radość, na koniec jest pokazanie celu śmierci Jezusa Chrystusa, żebyś ty nie musiał już bać się śmierci, żebyś nie musiał próbować kupić sobie zbawienia, zasłużyć na niego uczynkami, religijnością, sakramentami itd., itd. Żebyś był pewien, że Jezus jest twoim pasterzem, twoim panem, twoim właścicielem i niezależnie co się stanie potem, jeśli Jemu zaufałeś, to znajdziesz się z Nim w niebie. Taka jest ta myśl końcowa. No a tu taka ciekawa społecznie, czy politycznie nawet, no to jest ta przypowieść właśnie o tych robotnikach winnicy. Czy myślicie, inaczej powiem, czy czujecie, że tu się stała niesprawiedliwość? I mówcie szczerze, że jedni pracowali cały dzień, dostali denara. Denar to była uczciwa dniówka. No teraz ile to by było? 200 zł? No tak, gdzieś, bo to praca na roli, znaczy praca w polu. Nie? Także ci, którzy pracowali od rana do samego wieczora, dostali sprawiedliwą, godziwą dniówkę, można tak powiedzieć. Nie? Może 250, no nie wiem, jakby to do końca przeliczyć. Nie? No, ale potem przychodzą kolejni, nie? Potem przychodzą już tacy jacyś obwiesie, których nikt nie chciał wziąć do roboty, się pewnie do niczego nie nadawali. Nie? I oni też przyszli i zobaczcie, ale jednak popracowali. Popracowali godzinkę, patrz, dostają dniówkę. Czy ktoś z was czuje tu jakąś niesprawiedliwość? No, każdy tu z nas przytakuje głową. Tak, no rzeczywiście, no jakoś tak to kłóci się z naszym poczuciem sprawiedliwości. No, tamtym gościom też się kłóciło. Nie? Nawet ci najbardziej poszkodowani w ich poczuciu tej niesprawiedliwości, nawet poszli do tego pana na skargę. Nie? Najpierw tam widać, że szemrali, czyli szemranie to jest takie wyrażanie niezadowolenia i krytykowanie pracodawcy, szefa za jego plecami. Nie? No tu mamy 11 werset. Tutaj nawet jest no, opisane to, ale później gdzieś no, coraz głośniej, nie? Jakiś tam może komitet strajkowy powołali i już tak formułują na piśmie swoje żądania i niezadowolenie. No i ten gospodarz, właściciel wchodzi z nimi w dialog, nie? I zadaje im takie dość proste pytania. Czy wywiązałem się z umowy? Czy w jaki sposób ciebie skrzywdziłem? Jak się z tobą umówiłem? Na przepracowanie całej dniówki? Jeśli będziesz pracował całą dniówkę, na koniec co dostaniesz? Denara. Co dostałeś? Denara. Nie? Czy ja cię skrzywdziłem? Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Nie? Czyli pokazuje. Umowa została zawarta. Obie strony dobrowolnie się na nią zgodziły. Tu widać, że
jak gdyby więcej było chętnych do pracy niż pracy. Bo po pierwszym naborze, zobaczcie, ciągle na rynku stali ludzie, którzy nie mieli pracy. Tu Boguś może powiedzieć, w Grecji czy gdzie indziej, gdzie Polacy wyjeżdżali, to było podobnie. No podjeżdżał samochód, mówił trzech na budowę, czterech do winnicy, pięciu do pomidorów, nie? No to kto tam pierwszy wskoczył, no to pojechał, a reszta dalej czekała. Tak było? Także tu było podobnie, że wiecie, że no ta praca była pewnym, no, jak gdyby wyróżnieniem, no, no, nagrodą, no, z radością, nie? Także oni nie dość, że zostali wybrani do tej pracy już z rana, umówieni na cenę, no to jeszcze dostali te pieniądze, nie? Czyli umowa była dobrowolna z obu stron, cena ustalona, cena była rynkowa, można tak powiedzieć, nie? Nie było to żaden dumping, że ten pracodawca nie korzystał z tego, że jest dużo chętnych, no mówię, to będziecie teraz po 25 drachm, powiedzmy, nie? 1/4 dniówki będziecie robić, bo wy z Polski jesteście. Nie, uczciwy był, dał im godziwą dniówkę, jaka była na rynku, nie? No a potem, tu znamy historię, nie? Sukcesywnie podjeżdżał tam co parę godzin i brał następnych, aż ostatnich wziął już praktycznie godzinkę przed zamknięciem kramiku, nie? I ci, którzy przyszli pierwsi, no takim się wydawało, że no dobra, no umówił się ze wszystkimi na tego denara, no z nami też, no ale chyba no jest jakaś sprawiedliwość, nie? Że on pracował tylko godzinę, a ja pracowałem cały dzień. No to tak, owszem, no uzgodniliśmy tego denara, no ale chyba, jeśli on dostaje za godzinę denara, no to ja już powinienem troszkę więcej dostać. Nie? Tak sobie kombinują i z nim rozmawiają. On się powołuje i to zobaczcie, nie jest tym nawet wzburzony. Zobaczcie, tu nie ochrzania ich, nie? Bo mówi przyjacielu, nie? Tak dość życzliwie się do tych pracowników odnosi. Nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i skończ ten protest, nie? Zwiń transparenty, skończ blokadę, czy jakieś tam inne rzeczy, nie wiem, co oni tam robili. Bierz co twoje i idź, nie? Rozstańmy się w pokoju, bo taką mieliśmy umowę. Ty się wywiązałeś ze swojej umowy, ja się wywiązałem ze swojej umowy. Rozejdźmy się jak przyjaciele, nie? To propozycja tego gospodarza. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Nie? I teraz pokazuję, to jest moja decyzja, ile ja tamtemu chcę zapłacić. I 15 werset jest najciekawszy. To jest przeciw socjalizmowi. Zobaczcie, że Kościół rzymski, jakbyście zobaczyli sobie naukę społeczną, czyli tam polityczną, gospodarczą Kościoła rzymskiego, weźcie sobie ten, jak on się tam nazywa, ten katechizm Kościoła rzymskokatolickiego, no to tam będziecie mieć socjalizm. Że to tam ktoś ma prawo ustalać, jakie są tam właściwe i tak dalej, i tak dalej. Prawo do strajku i różne takie rzeczy, to wszystko w katolickiej nauce jest. A tutaj, zobaczcie, pracodawca mówi, czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Jarosław Kaczyński na pewno tego nie czytał. A jak czytał, to nie poniał. Może trzeba było cyrylicą, czy jak? Bo on mówi, że jakiś biznesmen harował całe życie i marzył o tym, żeby sobie postawić dom w Alpach. A Jarosław Kaczyński mówi, to nie twoje, to nasze narodowe. Nie wolno ci tych pieniędzy, które tu w Polsce zarobiłeś, na dom w Alpach wydać. Na Żoliborzu stawiaj! Tam cię będą policmajstry pilnować razem ze mną. 70 radiowozów właśnie mnie dziś pilnuje. To i ciebie przypilnują. Po coż ci te Alpy? No iż tak on se w tej swojej głowie kombinuje. A zobaczcie, co mówi Jezus. A to podobno partia chrześcijańska. Nie chrześcijańska, katolicka. A to ogromna różnica. No widzowie tego programu to już chyba to doskonale rozumieją. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Zobaczcie, w tym także idea tak zwanego ruchu narodowego jest antychrześcijańska. Bo co mówi idea ruchu narodowego? To jest taki socjalizm, tylko że narodowy, brunatny, nie?
Tam nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę, chyba nie. Oni mówią tak. Własność prywatna tak, ale kiedy służy narodowi, a o tym, jak twoja własność służy narodowi, budiem my, Ryszit. No już mamy gułak. Już to jakiś winniczek będzie decydował, czy ja se mogę kupić, że tak powiem, już tam nie jakiś dom w Alpach, paczkę fajek, czy tam, no nie wiem co, no bułkę, no chleb. No boż to ma być w interesie narodu jakoś. Ciężko pracowałem, uczciwie zarobiłem. A teraz jakiś Winnicki czy Kaczyński będą mi mówić, jak ja mam wydać te pieniądze? Jeszcze raz, towarzysze komuniści, przeczytajcie sobie, co powiedział Jezus. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Własność prywatna, uczciwie zarobiona, nie ma państwo wara komukolwiek od decydowania, co mam zrobić z tym, co moje. Czy chcę se dom w Alpach, czy w Szastarce? Pod, no tam pod Lublinem też tam kawałek drogi, no bardziej przy Janowie Lubelskim, czy Kraśniku. Postawić. Moja i tylko moja wola ma o tym zdecydować. A nie jakiś Kaczyński czy Ruch Narodowy. No tu już nie będę wiecował dalej, ale zapamiętajcie tę lekcję bardzo mocno. Każda partia, każdy polityk, który chce decydować o twoich uczciwie zarobionych pieniądzach, nie ma z chrześcijaństwem nic wspólnego. Kropka. Won. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? A dalej jest problem jeszcze trudniejszy. Bo tu jest problem polityczny, powiedzmy, nie? Jakie jest miejsce własności prywatnej w życiu społecznym. A teraz jest problem twojego serca. Albo czy oko twoje jest zawistne? Zawistne. I tu jest całe clue popularności sprawiedliwości społecznej. I Kaczyński bezwzględnie, w sposób manipulacyjny, diaboliczny to wykorzystuje, dokładnie tak samo jak Lenin i Stalin. Mówi, burżuje mają za dużo. To się wam należy. A w rzeczywistości on wam ukradnie. Jednym i drugim, jak powiedział Fredro. Tak, socjaliści najpierw zabiorą bogatym, ale potem zabiorą tobie. By wszyscy razem mieliście równo, czyli już se zrymuj sam. No. Także to już pod koniec XIX wieku, co mądrzejsi wiedzieli, Kaczyński do dzisiaj nie może pojąć prostej nauki Jezusa Chrystusa. To, czy dokładnie on ją pojmuje, tylko w sposób na wspak, w sposób diaboliczny. I on wie, że ten, który ma mniej, zawsze będzie zazdrościł temu, który ma więcej. Ale teraz trzeba mówić, słuchaj, pytanie jest, czy on uczciwie zapracował, a nie czy on ma więcej. Jeśli on się starał i ma więcej, to ty się bardziej staraj, a będziesz miał więcej. A nie myśl, jak go okraść za pomocą państwa socjalistycznego. Właśnie na tej zawiści budują komuniści, socjaliści i wszelka inna hołota. Ja mam tyle. Może ktoś ma jakieś pytania albo komentarze. Nie ma. Mogę jeszcze coś poopowiadać. No. Można zapytać, dlaczego Jezus dał tutaj tę przypowieść. No, chyba głównym jej celem nie jest tylko no, pokazanie niesprawiedliwości, sprawiedliwości społecznej. Nie? Choć no, to się aż prosi, żeby zobaczyć tutaj ci wszyscy socjaliści katolicy, żeby sobie wreszcie przeczytali tę przypowieść i zrozumieli, że własność prywatna to jest coś naprawdę ważnego w oczach samego Boga. Ale myślę, że tutaj kontekst, zresztą zaraz zobaczymy, jest porównywanie się, kto będzie większy w niebie. Inaczej mówiąc, że tu jest kontekst nagrody w niebie. I teraz ludzie sobie kombinują. No ja się nawróciłem, jak miałem 16 lat, nie? Powiedzmy. No ja tam miałem trochę więcej, 20 parę, nie?
Teraz mam tam prawie 60, nie? No tam 30 ileś lat pracuję dla Jezusa, nie? A tu ktoś, o, nawrócił się tydzień temu, już zmarł, jest z Jezusem. To kto będzie miał większą nagrodę w niebie? No Jezus pokazuje, żeby nie mierzyć tego tymi parametrami. Bo Jezus patrzy na serce. I tutaj każdy z nich pracował, ile mógł. To nie było ich, że tak powiem, winą, powiedzmy, że oni nie zostali wcześniej wezwani do tej pracy. Jeden pracował godzinę, drugi 12. Nie? A dostali taką samą nagrodę. Czyli tu Jezus wskazuje nam, żebyśmy nie współzawodniczyli w takim sensie ze sobą. Nie? Albo nie myśleli, a ten ma tam taki tyle pagonów w Chrystusie, tyle lat, czyli tyle zasług i tak dalej, to on na pewno, a ja taki słabo mi idzie, no jeszcze nikt się nie nawrócił od tego mojego głoszenia Ewangelii, albo tam śpiewać nie umiem, to się do grupy muzycznej nie nadaje, no, no co do tego krzesła mogę ustawiać, czy jak, no to nie wiem nawet, czy równo potrafię, nie? Że nie o to chodzi. Chodzi o to, czy masz serce do pracy dla Jezusa. Nie będziesz stratny, nie bój się, nie porównuj się. Taki, myślę, że jest ten duchowy wymiar tej przypowieści. No może teraz jakieś pytania, myśli? Dzisiaj było o pracy, o pieniądzach, o własności prywatnej. Reżyserka mówi, że mamy licznik gitar, to dla podniesienia swoich nastrojów, bo wiem, że wielu ma takie dusze trochę sportowe wśród nas, lubicie rywalizację, finisze, no to tutaj, tu, że tak powiem, uczcijmy ten udany, chwała Bogu i dzięki wam, finisz. A to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo, bo tu jeszcze parę godzin dzisiaj zostało, parę godzin sierpnia, także możemy pójść w górę z tym wynikiem. On jest naprawdę bardzo, bardzo zachęcający. Dziękuję w imieniu całej redakcji, wszystkich, którzy pracujemy, żeby te programy do was docierały, żeby były coraz lepsze. No i zobaczcie, to jest właśnie uczciwe przedstawianie sprawy. My nie idziemy, żeby ktoś nam dał, co było zrabowane z podatków innym. My mówimy, słuchajcie, my dajemy za darmo wam swoją pracę. Jeśli uważacie, że to, co robimy, jest wartościowe, a to wesprzyjcie nas, bo przecież to kosztuje i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczcie, że spora część Polaków to zrozumiała. 1000 gitar nam gra. Kolejny miesiąc. Wydawało mi się, że to jakieś wariactwo, że to się nie uda. Jak prawie 3 lata temu rzuciłem to hasło w styczniu, na początek roku, mówię, słuchajcie, no tak jest, 700, 600 tych gitar. Przecież ogląda nas kilkanaście tysięcy ludzi dziennie. No to niech przynajmniej ten 1000 będzie. Było ciężko. Nie kiedyśmy się ocierali już, że tak powiem, od drzewa brzuchem samolotu. Ale każdego miesiąca 1000 serc. 1000 gitar nam gra. Chwała Bogu i dzięki każdemu, kto się do tego przyczynia. To co? Mamy jakieś komentarze? Czy tylko modlitwa już na koniec i żegnamy się dziś? Mam nadzieję, że zobaczymy się w czwartek na studium Ewangelii Jana 20:30, 13 w niedzielę i następny poniedziałek 20:30. Jak Bóg da, Ewangelia Mateusza, dalsza część. Ktoś się chce pomodlić na koniec? Mateusz, proszę. Drogi Jezu, dziękujemy Ci za ten czas i te słowa Twoje, które mogliśmy dzisiaj rozważać. Dziękuję Ci za ten temat. Proszę Cię, aby ta mądrość Boża płynąca ze słowa dotarła do naszych rodaków i Polaków, żeby jak najwięcej z naszego narodu nawróciło się do Ciebie i mogło żyć z Tobą wiecznie, a tu na ziemi mieć tę mądrość, która mogłaby pomóc naszemu narodowi, naszemu państwu stanąć na nogi. Amen. Amen.
Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.